Putin. Biden podjął odpowiedzialną decyzję. Władimir Putin spotkał się z Bidenem. Zdradził, jak przebiegły rozmowy. To były konstruktywne rozmowy. Obie strony wyraziły intencje do szukania porozumienia, przekazał Władimir Putin podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem USA. Jak opisywał, nie odczuwano podczas rozmów żadnej wrogości i podkreślił, że Rosja i USA są nastawione na rozwiązywanie problemów. Przyznał, że poruszono temat wstąpienia Ukrainy do NATO, jednak, jak dodał, nie ma o czym dyskutować. Prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził, że podczas środowych rozmów z przywódcą USA Joe Bidenem w Genewie poruszono temat wstąpienia Ukrainy do NATO, jednak, jak dodał, nie ma o czym dyskutować. Putin zastrzegł, że jedynie pobieżnie poruszono ten temat. Wiadomo, że jeżeli chodzi o integrację Donbasu do ukraińskiego systemu, powinny być zapisy, ret, w konstytucji, dlatego musi zostać wprowadzona poprawka z ustawie zasadniczej. Druga sprawa to granice między Ukrainą a Rosją, linia przebiegająca przez Donbas, powinna być zabezpieczona na drugi dzień po wyborach. To artykuł 9 dokumentów. Ukraina zaproponowała odwrót ukraińskich wojsk do ich miejsc stałego stacjonowania, mówił Putin. Putin o Nawalnym. On świadomie łamał prawo. Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany w środę o Aleksieja Nawalnego, oświadczył, że opozycjonista świadomie łamał prawo. Ten pan wyjechał za granicę na leczenie, ignorował wezwania i wiedząc, że jest poszukiwany, powrócił do kraju, oznajmił. Putin mówił o tym na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem USA Joe Bidenem. Rosyjski prezydent nie wymieniał nazwiska Nawalnego. Pytany o działalność Fundacji Walki z Korupcją FBK, założonej przez Nawalnego, oświadczył, że chodzi o organizację, która publicznie wzywała do zamieszek, dawała instrukcje, jak sporządzać koktajle Mołotowa i angażowała nieletnich do swych działań. Putin oznajmił, że w USA dochodzi ostatnio do pogromów. Nie chcemy, by to odbywało się na naszym terytorium i zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić, zapowiedział. Konferencja prezydenta Rosji Władimira Putina po zakończeniu szczytu z prezydentem USA Joe Bidenem odbyła się w specjalnej strukturze zbudowanej na terenie posiadłości Villa Grange, gdzie trwało spotkanie. Szczyt był nieco krótszy niż planowano. Rosja przekazuje USA informacje w odpowiedzi na zapytania Waszyngtonu na temat cyberataków, a sama nie otrzymuje odpowiedzi, powiedział w środę prezydent Władimir Putin. Oświadczył, że według źródeł amerykańskich największa liczba cyberataków na świecie pochodzi z USA. Trzeba odrzucić wszelkie insynuacje, a na poziomie ekspertów usiąść i pracować, dodał Putin. Jak relacjonował, w zasadzie porozumieliśmy się w tej sprawie, Rosja jest do tego gotowa. Ambasadorowie USA i Rosji, George Sullivan i Anatolij Antonow, wrócą do swoich placówek odpowiednio, w Moskwie i Waszyngtonie, zapowiedział w środę prezydent Rosji Władimir Putin na konferencji prasowej w Genewie po rozmowach z przywódcą USA Joe Bidenem. Codziennie ktoś jest zabijany. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że po wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, który nazwał go zabójcą, Biden rozmawiał z nim telefonicznie i wyjaśnienia, które złożył w tej rozmowie, były zadowalające. Biden zadzwonił do mnie, a jego wyjaśnienia zadowoliły mnie, oświadczył Putin, pytany o wypowiedź Bidena przez dziennikarzy na konferencji prasowej po szczycie w Genewie. Putin zauważył także, że na ulicach Stanów Zjednoczonych codziennie ktoś jest zabijany. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że USA i Rosja powinny współpracować w Arktyce i łączyć tam wysiłki. Putin zapewnił, że przedsięwzięcia Rosji prowadzone w Arktyce nie są niczym nowym w porównaniu z aktywnością z czasów ZSRR. Putin zadeklarował, że Rosja jest gotowa do współpracy z innymi krajami w kwestii północnej drogi morskiej, rosyjska nazwa przejścia północno-wschodniego, w Arktyce. Dwustronne konsultacje. Putin przekazał także, że prezydent USA Joe Biden podjął odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu układu Nowy Start na dalsze 5 lat, teraz pytanie jest, co dalej? Zapowiedział, że rozpoczną się teraz w tej sprawie dwustronne konsultacje.
Prezydent Biden nie zapraszał mnie w gości i ja też nie złożyłem takiej propozycji, powiedział w środę przywódca Rosji Władimir Putin pytany, czy amerykański lider na szczycie w Genewie zaprosił go do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych. Putin nazwał Bidena człowiekiem doświadczonym i konstruktywnym. Prezydent Rosji powiedział w środę, że media amerykańskie działające w Rosji nie w pełni przestrzegają prawa. Przyznał, że na szczycie w Genewie prezydent USA Joe Biden poruszył kwestię Radia Swoboda, które w Rosji uznano za zagranicznego agenta. Putin podkreślił jednak, że Amerykanie wcześniej uznali za zagranicznych agentów media rosyjskie działające w USA, w tym telewizję RT. Rosja jedynie działała w odpowiedzi, przekonywał. Wyraził przekonanie, że RT przestrzega przepisów amerykańskich. W Genewie zakończyła się druga, ostatnia runda rozmów w poszerzonym gronie na szczycie z udziałem prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. W tej fazie rozmów uczestniczyły delegacje obu krajów. Pierwsza sesja trwała ponad 90 minut. Uczestniczyli w niej też szefowie dyplomacji Antony Blinken i Siergiej Ławrow. Druga runda w poszerzonym gronie skończyła się po 65 minutach.